Witam wszystkich bardzo serdecznie z tej strony Blady, a my dzisiaj kontynuujemy nasze niesamowite przygody z grą Hard Reset. Teraz bliżej jesteśmy końca gry, naprawdę jeszcze wiele rzeczy przed nami. No cóż, no więc nie zwlekając po prostu idziemy. O proszę, widzicie, ledwo wbiłem do nowego pomieszczenia. Ej, co to jest? Cholerstwo. Ej, zrobimy taki numer, he? Patrzcie teraz. Poczekaj, bo mam problem. Kurde, co to mi... Ach! Namierzmy. A za to nie wiem, co to jest. To właśnie te takie główienko, z którym kiedyś już miałem do czynienia. Tak, mamy małe takie żółczki, które nie wiadomo w sumie od czego są. Postaram się je zniszczyć w miarę szybko. No i właśnie mamy tego głównego bossa, czyli tego turbo żuczka. To właśnie jego postaram się teraz zniszczyć. O proszę, nie poszło wcale tak źle. To tak, małe żuczki. Ludzie, co to za istoty są? Dobra, zrobimy tak, może miny troszkę. O cholera, wiecie co? Ja tu pobiegnę po jakąś amunicję. O, to jest nawet niezły. Znaczy właśnie w tym momencie ciężko mi stwierdzić, czy jest lepszy od rakietnicy, czy gorszy. Bo rakietnica sprawdza się równie efektownie i sprawnie tak samo jak ten granatnik. W sumie to jest na tym samym poziomie rozwinięcia, więc teoretycznie mogę cały czas napieprzać z rakietnicy. No jak nie wiem, czy się opłacała inwestycja właśnie w ten cały granatnik, te całe miny. Bo być może to była strata właśnie inwestycji. Patrzcie, się cholera podniosło samo. No dobra, pokonaliśmy tu kilka przeciwników, lecimy dalej. Oła. Nie to. Oto. Może teraz miny? Choć cały czas się zastanawiam, czy aby... Czy ja słusznie myślę? Ten jakby troszkę znieruchomiał, co nie? Ło, bo ten tyle silny jest! Ja się zastanawiałem czemu. Zróbmy tak. O. To mi troszkę ułatwi sprawę. Przez chwilę jest nieaktywny. Cholera, tylko ja już amunicji nie mam. Dobra, zmienimy to teraz na to. Ej, a wiecie co zrobimy? No właśnie. Cholera, nie wiem czy ja nie zmarnowałem tego. Haha. Taka sytuacja. Żeśmy ładnie to z cholera jasna, ile tu walki już jest. Szedłem na byle jaką arenę i tyle walki? Niedobrze, niedobrze, najgorzej, że cholera. Cholera, akurat przed tymi gówniarzami jest ciężko, bo mnie ciśnie strasznie irytują. No nie, jeszcze chodzące żuczki. Bardzo niedobrze, bardzo, bardzo niedobrze, nie ma się gdzie schować. Gdyby przynajmniej było się gdzie schować, to już tam wiecie, pół biedy. Fuck, chodzące gówna. No, nowe ulepszenie dostępne. Dziękuję wam bardzo za tą hojność. Okej, okay. Wow, co do mnie strzela? Znowu latające główienka. Kurczę, jaka ostra walka. Naprawdę teraz jest bardzo dynamicznie. Cały czas się coś dzieje, jak zresztą widzicie. Naprawdę jest nieźle. O, jest i rakietnicowy. Dobra, już sobie troszkę teren oczyściliśmy. Zostało już bardzo mało. Przynajmniej tak pozornie. Ludzie, muszę przyznać, że ta walka naprawdę była bardzo emocjonująca. Sami przyznajcie, naprawdę bardzo dużo się działo. Szczerze mówiąc, w tym momencie nie mam pojęcia, co tak naprawdę powinienem ulepszyć, ponieważ wydaje mi się, że wszystkie pozornie, wszystko już jest ulepszone wystarczająco. Zatrzymuję wszystkich wrogów w promieniu działania. Zwiększony promień działania granatów.
Może granat elektryczny, bo to w sumie całkiem spoko było, tak mi się wydaje. Promień, co tu mamy? Zatrzymuje wszystkich wrogów w promieniu działania. No dobra, to może się przydać w sumie, zobaczymy. W sumie i tak nie mam... Granat spowalniający tworzy sferę hamującą przeciwników po wybraniu moździerza elektrycznego. Strzela i wciskając prawy przycisk myszy. No dobra, to też tak, tak właściwie sprawdzę to. O! Takie... Spoko. Ciekawe, czy to... Nie, byłem, zastanawiałem się przez chwilę, czy to może na mnie działa. No ale dobra, już nie wnikając, już nie rozkminiając, lecimy dalej. Ostatnio otworzyliśmy ten hangar, więc otwórzmy ten. Zobaczymy, czy będzie równie dużo walki. Czy to może na tej samej zasadzie. To jest chyba coś w rodzaju właśnie secret miejsca. No, odkryliśmy właśnie sekrecik malutki. To jest niestety popsute, więc wracamy do tego hangarku. No i wbijamy do całej tej fabryki, do której tak bardzo chcieliśmy się dostać. Jeszcze kawałeczek, jeszcze jeden sekret został do odkrycia w grze. O, coś się dzieje. Czyżby miała być jakaś walka z bossem w dzisiejszym odcinku? No tego nie wykluczam, takie, nigdy nie wykluczam takiej możliwości. Aczkolwiek, czy to jest prawdopodobne? No, średnio, średnio. Ale jeszcze kawał gry zostało, więc spokojnie, tak patrzę, ile nano zdobyłem w grze, zdobyłem całkiem sporo. Ładne miejsce, muszę przyznać. Ja się troszkę dziwię, że w fabryce robotów tak dużo rzeczy w sumie jest popsutych. Ja mi się wydaje, że to powinno być cały czas jako tako reperowane, żeby utrzymać jakby pewien stan porządku. No nie wierzę, jaka krótki odcinek. Ja czuję się zamany, mogłem to wszystko umieścić w poprzednim. Skąd mogłem wiedzieć? No właśnie, sens jest w tym, że nie mogłem. No dobra, dzisiaj będzie jeden z najkrótszych odcinków z tej gry, jaki... Wyszedł. Nie spodziewałem się, że jest to tak krótka misja i że już ją ukończyliśmy. Graliśmy ją ledwo pół godziny. No dobra, tak więc w tym oto średnio optymistycznym akcencie zakończymy dzisiejszy odcinek, który naprawdę był niezwykle krótki, ale mam nadzieję, że mi to wybaczycie. Zapraszam Was do oglądania kolejnych części, a póki co życzę Wam miłego dnia i do usłyszenia. Nie, naprawdę, nie wiedziałem. Tak to jest, jak się gra właśnie na ślepo, czyli bez takiego jakiegoś szczególnego przygotowania. Bywa.